Czy rzeczywiście spadek jest swobodny w polu grawitacyjnym ziemskim? Odpowiemy sobie na to pytanie. Żeby to pokazać, czy tak jest, czy tak nie jest, to rozważmy takie doświadczenie. Mamy zestaw, w którym jest rura. W tej rurze znajdują się dwa kamyki i piórko. I odwrócimy rurę do góry nogami. Piórka i kulki będą spadać. W rurze znajduje się powietrze, tak jak i na zewnątrz, w całym pomieszczeniu. Proszę bardzo. Widzimy wyraźnie, że piórko dużo później znajduje się na dole, aniżeli kamyczki. A teraz odpompujemy rurę z powietrza i powtórzymy to samo doświadczenie. Zobaczymy, czy coś się zmieni. W miarę jak wypompowujemy powietrze, to ten dźwięk, który słyszymy, jest coraz słabiej słyszalny, no bo oczywiście nie ma powietrza, to nie ma fali dźwiękowej. Zamykamy zawór. I powtórzymy doświadczenie. Widzimy, że kulki i piórko znajdują się na dole w tej samej chwili. Jaka jest różnica między jednym a drugim przypadkiem? No, słychać, prawda? Powietrze, które jest na zewnątrz, zostaje zassane do środka, dlatego że w środku jest ciśnienie niższe. Najpierw wyjaśnijmy sobie, co się dzieje wtedy, kiedy właśnie nie ma powietrza, czy też jest odpompowane, bo tak naprawdę oczywiście za pomocą takiej zwykłej pompy nie jesteśmy w stanie odpompować tego powietrza całkowicie. A więc jeśli pominiemy siły oporu, czyli jeśli zakładamy, że tego powietrza jest niewiele, to wtedy oczywiście czas swobodnego spadku nie zależy od tego, jakie są wymiary ciała, ani jaka jest jego masa, o czym się przekonaliśmy, bo piórko i kulki spadły w tej samej chwili. Czas spadku zależy tylko od tego, z jakiej wysokości spadają. W równaniu na ten czas nie występuje ani masa, ani żadne rozmiary tego obiektu. To było pokazane w wykładzie 10. Jeśli jednak uwzględnimy fakt, że w tej rurze znajduje się powietrze, to wtedy oczywiście będzie na te obydwa obiekty, i na kulki, i na piórko, działała siła oporu powietrza. A siła oporu powietrza, zgodnie z tym, co powiedzieliśmy sobie na jednym z wykładów, 23, jest zależna od tego, jaka jest powierzchnia ciała. Im większa jest powierzchnia ciała, w przypadku piórka jest ona większa, to oczywiście ta siła oporu jest większa. Jeśli siła oporu jest większa, to siła jest skierowana do góry, to w związku z tym wypadkowe przyspieszenie jest mniejsze, aniżeli przyspieszenie, które wynika tylko z siły grawitacji, i dlatego piórko znajduje się później na dole, aniżeli kuleczki. Dziękuję bardzo za uwagę.